Nie znam drugiej tak wyjątkowej osoby na rynku sztuki. Ta kolekcjonerka, która się na początku uczyła od kuratorów i krytyków, dzisiaj sama ich uczy. To bez wątpienia najważniejsze wydarzenie w całej historii polskiego rynku sztuki. Sztuka była takim wsparciem, podporą, bliźniaczą siostrą, bez której nie potrafiłam funkcjonować. Blisko 200 obiektów zostało podzielonych i przedstawionych w 5 katalogach aukcyjnych. Każdy z nich to odrębna narracja. Pierwszy, Awangarda, przedstawia najważniejsze nurty w polskiej historii sztuki powojennej. Drugi, Klasyka, w syntetyczny sposób ujmuje całą twórczość Tadeusza Kantora. Trzeci, Pasja, 3 nazwiska, na które sama kolekcjonerka zwraca szczególną uwagę. Chlanda, Markowski, Szewczyk. Czwarty katalog, Powiększenie, to aukcja skupiająca się wokół fotografii, która zawsze miała bardzo duże znaczenie w kolekcji Grażyny Kulczyk. Piąty, Odkrycia, to katalog, w którym kolekcjonerka jawi się jako kurator, mecenas sztuki. Zwraca uwagę na zjawiska, które zostały zepchnięte na pogranicze historii sztuki oraz na nazwiska, które jawią się jako niedocenione. Każda kolekcja ewoluuje. Od czego się zaczyna i miewa swoje rozmaite odsłony. Grażyna Kulczyk zaczęła kolekcjonować sztukę bardzo wcześnie, a zajmowała się nią jeszcze wcześniej, nawet zanim poznała swojego późniejszego męża. Co jest dziwne, jeśli chodzi o jej zawód, bo jest prawniczką z zawodu, ale w czasie studiów poznańskich zajmowała się między innymi, o czym prawie nikt nie wie, promowaniem sztuki na prowincji. Jeździła z wystawami objazdowymi. Młodość jest takim okresem, który wymaga bodźców, które spowodują, że nasze przyszłe życie wkroczy na właściwe tory. Mnie poza studiami udało się trafić na ludzi i na temat, który tak naprawdę spowodował, że moje życie w jakiś sposób ukierunkowało się i w tym ukierunkowaniu trwam do dzisiaj. Myślę oczywiście o sztuce. To jest osoba bardzo rozważna i bardzo odważna. Osoba, która się całe życie uczy. W związku z tym słucha tego, co mówią inni, ale decyzję podejmuje absolutnie samodzielnie. Bardzo dużo się uczy i sama decyduje o wszystkim. Nie zatrudnia żadnych doradców. Ja zawsze powiadam, że jeżeli zatrudnia się doradców, to ma się kolekcję doradcy, a nie swoją. Grażyna ma swoją osobistą kolekcję. To wszystko, co przez lata zbierałam, szło trochę w poprzek nurtom, które były popularne, ale też nie byłabym do końca szczera, gdybym mówiła, że w mojej kolekcji nie znalazły się te prace, które oczywiście były ze wszech miar rozpoznawalne, nazwiska znane, znajdujące się w kolekcjach innych osób. Ale starałam się nawet wtedy, kiedy te nazwiska były oczywiste, nie tylko dla mnie, ale dla wielu, starałam się kupować takie prace, które były w twórczości danych artystów trochę jakby skrętem w bok. Mnie to zawsze bardzo cieszyło. Na aukcjach znajdą się dzieła artystek i artystów, którzy pochodzili z różnych pokoleń, tworzyli w różnych nurtach i różnych mediach. Za każdym razem jednak są to postaci wyjątkowe i niepokorne, które charakteryzowała odwaga w realizowaniu swoich własnych wizji. Z jednej strony są klasycy, ci najbardziej uznani, z drugiej strony są odkrycia, czyli te nazwiska, które były odkrywane przez Grażynę Kulczyk. Ja jestem pod wrażeniem, bo ja dzięki Grażynie Kulczyk poznałam twórczość kilku nieznanych mi wcześniej artystek. To jest bardzo ciekawe, że ta kolekcjonerka, która się na początku uczyła
od kuratorów i krytyków, dzisiaj sama ich uczy. Ja się czuję dzisiaj uczennicą Grażyny Kulczyk. Na aukcji pojawią się wybitne prace Wojciecha Fangora, który jest nie tylko jednym z najsłynniejszych, ale przede wszystkim jednym z najbardziej przełomowych artystów pochodzących z Polski. Nie sposób pominąć też zbioru prac Henryka Starzewskiego, który był legendą już za życia. A prace takie jak relief numer 28 z 1961 roku należą do najwyżej cenionych w jego dorobku. Na wielką uwagę zasługują też dzieła Jerzego Nowosielskiego. Zarówno jego akty i przedstawienia kobiet, jak i jego abstrakcje są wyrazem dążności do malarskiego absolutu. Z tych klasyków oczywiście ogromnie cenię Starzewskiego, Krasińskiego, Nowosielskiego, który, mówię o Nowosielskim, jest tak ciągle niedoceniony. Ja myślę, że w Polsce coraz bardziej, natomiast absolutnie niedoceniony na świecie. Ja widzę w nim tak wiele wątków, również kobiecych, że jestem rzeczywiście zafascynowana jego twórczością. Podzieliłam się z Państwem, którzy będą brali udział w aukcji, tymi pracami, które uznałam, że czas, żeby poszły do tych, którzy podobnie jak ja odczuwają twórczość Nowosielskiego. Osobny projekt poświęcamy Tadeuszowi Kantorowi, prawdziwemu klasykowi powojennej awangardy. A zbiór prac, które prezentujemy, ma charakter przekrojowy i pokazuje bardzo różne dokonania, które były jego udziałem. To zestaw obrazów Kantora z różnych okresów, naprawdę z najwyższej półki. I nie wiem, czy wiele jest muzeów narodowych w Polsce, które mogą się równać z tą kolekcją, którą zgromadziła Grażyna. Ja miałam okazję spotkać Kantora, który zrobił na mnie ogromne wrażenie jako mężczyzna. Ale tak naprawdę Kantor był niesłychanie istotny w mojej kolekcji, choćby dlatego, że jego połączenie z teatrem, a ja zawsze teatrem się interesowałam, performansem, to wszystko razem plus malarstwo, które on uprawiał, to było dla mnie coś bardzo ciekawego. Był jednak niebywale silną osobowością, która potrafiła wokół się skupić innych artystów, którzy funkcjonowali w tym okresie. Jeżeli nie mówimy o sztuce jako takiej, tylko o Grażynie, to odbiór jest jej różny w zależności od tego, kto ją poznał, w jakiej sytuacji. Dla niejednych jest ciepłą, miłą kobietą, wspaniałą gospodynią, dbającą o wszystko i o każdego, który jest w jej towarzystwie. A służbowo, zawodowo jest osobą bardzo ostrą, wymagającą i myślę, że tylko dzięki temu osiągnęła to, co osiągnęła. Grażyna Kulczyk jest bardzo silną osobowością, to się daje odczuć w każdym momencie, jest niezwykle wymagająca, ale to dobrze, bo my to lubimy, bo my lubimy ambitne cele i ten sparing z naszymi, z osobami, które współpracujemy. Tylko wtedy robi się rzeczy naprawdę dobre na wysokim poziomie. Kiedy teraz patrzę na pięknie powieszone w przestrzeni desy prace z kolekcji, no to jest mi trochę smutno się z nimi rozstawać, ale też robię to z pełną świadomością, z kilku powodów. Po pierwsze, nie dysponowałam i nie przypuszczam, że kiedykolwiek będę dysponowała takimi przestrzeniami, w których mogłabym powiesić wszystkie te prace, żeby one cieszyły moje oczy i oczy innych zwiedzających to miejsce. Nie. Po drugie, dzielenie się zawsze było moim udziałem, co oznacza, że no właśnie, może czas, żeby te prace poszły do ludzi, żeby i oni poczuli klimat tych dzieł. Dla wielu może to będzie początek, najpierw mówię, zbierania, kupowania, ale taki piękny początek. A może za parę lat na bazie tych pierwszych zakupów
będziemy mogli mówić w Polsce o kolejnych kolekcjonerach. Jakieś drzwi trzeba zamknąć, żeby jakieś inne otworzyć. Zapraszam Państwa na 5 wystaw przedaukcyjnych i poznania chociaż części kolekcji Grażyny Kulczyk. Wystawy potrwają od 4 października do dnia aukcji.